kucyki, małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my. W szkole rano lodów nam brak, a kochamy słodki ich smak. Małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my. Jak szczęśliwych siedem gwiazd, świecić jasno chcemy. O tym, jak spędzamy czas, dziś wam opowiemy. Małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my. To przecież właśnie my. Opowieści kucyków. Herbatka u kucynek. Łatko, gdybyśmy miały tu elektryczność, piłybyśmy gorącą herbatkę. Coś wykombinuję. Możesz mi podać trochę śmietanki i skarbie? O, koniczynko. Trochę to dla ciebie za mało. Bardzo proszę o uwagę. Na dzisiejszej herbatce mamy omówić sprawę przyjmowania chłopców do naszego klubu. Nigdy się na to nie zgodzę, to nawet klub. Znasz nasze zasady, gwiazdko. Chłopakom wstęp wzbroniony. Tak, to wam dalej. Przepraszam. Gwiazdka ma rację, musimy być fair. Mogą nas oskarżyć o dyskryminację. Nie, właśnie też o tym pomyślałam. Co to dyskryminacja? To gorsze traktowanie tych, którzy są inni od nas. Ale my tak nie postępujemy, prawda? Proponuję zacząć poszukiwania. Jeśli znajdziemy miłego chłopca, będziemy głosować, czy przyjąć go do klubu. Popieram twój wniosek. To jest za, krzyknie ja. Ja! Uwaga, chłopcy, mamy was na oku. Ach, 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 czy chłopców nam tu brak? Jeden głupi, drugi zły, ten trzeci mi się śni. Jak, chłopaków poznać świat? Krzyczą, ryczą, samo dno. Ale piszą wierszy stop. Wytwornych manier nie zna nikt. Wielu ma do tańca dryk. Ach, 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 jak. Jedni są rycerscy, inni chcą się bić. Przyjacielscy i braterscy. Lecz brak takich, co chcą się myć. Ach, 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 czy chłopców nam tu brak? Bo ciągle dokuczają nam, pachną jak zepsuty kran. I każdy z nich jest taki sam. Jak żyć z nimi i bez nich? Jak? Ach, ach, ach. Ach! Głosowanie odbędzie się jutro po lekcjach. Chłopcy nie tak łatwo dają się lubić, prawda? Ach, spójrz! Kradną nasze rzeczy! O. Wieczorem wrócimy po resztę. Słyszałaś, co powiedział? Musimy bronić naszego klubu! Jako przewodnicząca klubu proponuję zasiąść do głosowania. Na czym? Nie mamy krzeseł. Nie ma się z czego śmiać, koniczynko. Nasze sanktuarium zostało spustoszone przez bandę rabusiów. Było ich dwóch. Jesteśmy tylko kucynkami. Co mamy robić? Zaraz wam powiem, co możemy zrobić. Albo raczej powiem wam, czego na pewno nie wolno nam zrobić. Nie możemy tego lekceważyć i robić dobrej miny do złej gry. Nikt nie może bezkarnie zabierać naszych rzeczy. Jeśli ich nie powstrzymamy, wiecie, gdzie przyjdą? Do naszych domów. Może do twojego, Karmel? O nie! Albo do twojego. O nie, tylko nie to! Albo do twojego, Nutko. O! I nim się obejrzymy, cała Kucykolandia zostanie doszczętu, obrabowana. Nie możemy na to pozwolić. Musimy stawić im czoło. W jaki sposób? Pokażę wam. Ciekawe, co jest w tych torbach? Najpierw przecinamy kawałek elastycznej gumki. Następnie
następnie zawiązujemy jej końce na supeł. O, w ten sposób. I proca jest gotowa. To działa. Zróbcie resztę proc, ja pomogę innym. Au! Uważaj, serduszko, to groźna broń. Ale zaraz to wyjaśnię, skarbie. Ani kroku dalej! Kim jesteś? Twoją zgubą! Otworzyć ogień! O, galaretka pycha! Trafiony! Dość tego! Żarty się skończyły! Nie uciekniesz mi! Wiem, że tam jesteś. Nie wiem, kim jesteście, ale natychmiast przestańcie. Wynoście się stąd. Nie macie tu czego szukać. I wy też. Widziałam potwora. Ratunku. Poddajecie się? Nie ma mowy. Dobra, poddaję się. Powiedziałeś, poddaję się? Tak. Wstrzymać ogień! Pańska kapitulacja przyjęta. Domagam się natychmiastowych wyjaśnień. Jestem pan Tęcza i to jest mój dom. Nie buja pan? Wzięłyśmy was za rabusiów. Za tydzień się wprowadzamy. Chcieliśmy uprzątnąć stare graty. Ale te stare graty były nasze. Tak, urządziłyśmy w tym domu klub. Codziennie przychodziłyśmy tu na herbatkę. No cóż, teraz już chyba wszystko rozumiem. Jesteście bardzo dzielnymi kucynkami, lecz zdaje się, że mamy mały kłopot. A mnie się zdaje, że należą się wam przeprosiny oraz pomoc. Dziękuję, że pomogłyście nam urządzić dom, a zwłaszcza pokój Wisienki. Może mieć z nami zdjęcie? Ależ oczywiście. Widzę, że się bardzo polubiłyście. Ona jest słodziutka, to najmilszy bobas na świecie. Wszyscy mówią czekoladka. Czekoladka! Uwaga, gotowe! A co takiego? Nasza mała niespodzianka. Co wy na to? Oto wasz nowy klub. Domek jest prześliczny. Wielkie dzięki. Ale klawy. Lecimy na herbatkę. Zaparzę herbatę z róży, dobrze? To naprawdę miło z pani strony, ale nie możemy państwa zaprosić na herbatkę. To klub dla kucykolatków. Ależ rozumiem. A czy ja mogę wstąpić do klubu?
Koleżanki, zwołuję pierwsze uroczyste zebranie w naszym nowym klubie. Nie, nie, nie. Cisza, cisza, proszę o spokój. On uratował mi życie. Powinnyśmy go przyjąć. Uratował tylko twoją fryzurę. Co za różnica? Zarządzam głosowanie. Tęczusiu, można cię prosić? Mogę prosić o uwagę? W imieniu nas wszystkich witam cię serdecznie w naszym klubie. Hurra! Czy chcesz zabrać głos, Tęczusiu? Tak, jasne. Przesuńcie mi te bułeczki. Proszę. Pyszne. Wersja polska, master film na zlecenie TVN. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Dorota Filipek-Załęska. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Dźwięk Monika Szuszkiewicz. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Ludka Olga Bończyk. Serduszko Krystyna Kozanecka. Gwiazdka Dorota Lanto. Karmel Aleksandra Maj. Bystre oczko Lucyna Malec. Łatka Agnieszka Pilaszewska. Koniczynka Maria Winiarska. I inni. Małe kucyki, małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, małe kucyki, to przecież właśnie my. Jak szczęśliwych siedem gwiazd, świecić jasno chcemy. O tym, jak spędzamy czas, dziś wam opowiemy. Małe kucyki, do twych pukają drzwi. Małe kucyki, to przecież właśnie my.